na moim kanale. Dzisiaj będę otwierać paczkę z katalogu już 13, jednakże w tej paczce praktycznie nie ma zbyt wiele z tego katalogu. Ona jest dość duża i ciężka. Ja wiem, co tam jest, ale zaraz odpakuję i Wam pokażę. Ale zanim to chciałabym zobaczyć, co jest tu. Dostałam taki gratis od Avon, Hot or Not. Mam go przetestować, opublikować na swoim kanale na YouTubie bądź Instagramie opinię na jego temat. Oczywiście potem tam będzie taki mój specjalny kod, gdzie będziecie mogły zamówić to, co jest w środku. No i właściwie mogę aplikować już na kolejną rzecz. Jestem ciekawa, bo aplikowałam o dwie rzeczy. Zobaczę, co mi przyszło. Tu z tego, co wiem, to jest masa papieru. Wow, tu jest cztery rzeczy. Pierwsza z nich to jest oczyszczająca maska bąbelkowa do twarzy z algami. Proszę, taka. I tu jeszcze wyjmę trzy. Trzy rzeczy. To jest bronzer w sztyfcie w odcieniu Golden Touch. Bronzer do twarzy w płynie Solar, taki, i pewnie bronzer w kompakcie, paleta brązująca do twarzy. Dobra, otworzę w ogóle, zobaczę, bo to i tak jest dla mnie do testowania. O, bronzer wygląda tak, czyli dokładnie taki jak ten rozświetlacz, tylko tutaj mamy jakieś takie brązujące, chociaż nie wiem, czy na przykład ten jasny to nie będzie jak rozświetlacz. No może troszeczkę. Taka paleta. Tu mamy bronzer w płynie. A, czyli ten taki jak wtedy rozświetlacz w płynie. Zobaczmy tutaj na inną stronę dłoni. Wow. Taki, dość ciemny w płynie. Nawet nie chcę zejść, czyli jest, już widzę, że jest dość trwały. Muszę ostro i tak nie chcę zejść. No ale dobra. I tutaj mamy jeszcze ten sztyft. Już go otwieram. O, akurat muszę porwać, bo inaczej nie chcę wyjść. O, i tu mamy ten bronzer w sztyfcie. Może jednak na ręce. Ręki mi brakło. Wszystkie są mniej więcej w tym samym odcieniu. Te, co mi przyszły. Tu ten w płynie, tutaj ten w sztyfcie. No, kolory są właściwie identyczne. Ten w płynie może lekko ciemniejsze. W końcu to bronzer. I ta maseczka, oczywiście też będę ją testować na pewno. Maseczka bąbelkowa. No ale okej, ona coś czuje, że ona jest w płacie. No pewnie tak, skoro jest takie opakowanie. Więc jestem zadowolona. Muszę właśnie napisać opinię, jak przetestuję. Więc wpadajcie na mój Instagram, tam na pewno opowiem więcej o tych produktach. Przypominam, Laryska podkreślnik CK. A teraz zbieram to i otwieram paczkę, ale jedną rzecz jeszcze pokażę, zanim ją otworzę, bo tu widzę naklejkę. To mnie ucieszyło, że zobaczyłam tą naklejkę. Może uda mi się ją zerwać. O, proszę, co będzie? Od nowa wchodzi pin. PIN, akurat tutaj mamy szczegóły w klubie Avon od kampanii 14. Program, punkty i nagrody w nowej odsłonie. Więc z tego jestem bardzo zadowolona. Znowu będziemy zbierać punkty, odbierać prezenty. To naprawdę polecam. Wiadomo, za złotówkę można naprawdę świetne rzeczy dostać. Dobra, ja w końcu otwieram paczkę i już pokazuję, co tam jest w środku. A w tej paczce tutaj mamy te maseczki takie koreańskie do twarzy. One były za drugie zamówienie
dla nowych ambasadorek piękna. Powinniśmy mieć właśnie tą koreańską, tą jakaś cica. A to też koreańska w płacie do twarzy jest napisane i powinna tu być gdzieś jeszcze jedna. A, na usta. Czyli tu gdzieś pewnie jest z boku. Dobra, ale wyjmę to, co tak naprawdę zajmuje 90% paczki. To jest oczywiście Maxi Box. Maxi Starter Box. Wyczytałam na stronie Avon, że katalog 13 jest ostatnim katalogiem, gdzie można zamówić te starter boxy. Nie wiem, czy to prawda, no ja na wszelki wypadek, jak miałam możliwość, to zamówiłam ostatni raz Maxi Boxa. Oczywiście ja go już otwierałam, pokazywałam, co tam jest w środku, na pewno nic się nie zmieniło. Gdyby coś, to pewnie pod filmikiem Wam napiszę, może ja tak tylko z ciekawości zerknę na wierzch. Jest taki sam jak inne, bo to jest mój trzeci zamówiony, ale tu widzę, że jest dokładnie to samo, torebki, paski, próbek pełno, kremów, woda, tak, tu widzę, że wszystko, nic się nie zmieniło. Teraz dostałam, to już dostałam, myślałam, że jest jakaś nowa torebka, ale to ta sama, więc te boksy z upływem czasu się nie zmieniają, wszystko jest dokładnie takie samo jak było, kiedy zaczynali z tymi starter boksami. Tutaj w paczce właściwie to mam tylko, powinna być próbka, tu się oderwała, tutaj może ją przykleję dla pewności, to jest próbka, właściwie dwie. Avon Maxim, dla niego i dla niej, to są takie dwie wody, one są nowością w katalogu 14 chyba, jak dobrze widziałam. O, przecież tu mam katalog 14, proszę, katalog 14 wygląda tak, na końcu mamy liner i tusz do rzęs i te nowe, no pewnie można powąchać, tu mamy dla niej, muszę oderwać, to ten katalog zostawię dla siebie. Bardzo ładny zapach Maxim dla niej, a dla niego, a tu już trzeba potrzeć. On mi przypomina zapach jakiegoś dezodorantu takiego popularnego. Piękny zapach, naprawdę piękny. O, tu mamy tą maseczkę na usta. Ja ją sprzedam, niestety tej nie będę używać. Jest okropna, już ją testowałam. I właściwie oprócz katalogu ulotek jest, są ulotki jakieś. Tutaj mamy jakieś ulotki wyprzedażowe, bo tutaj widzę jakąś portmonetkę. No... No, właściwie to tyle, czyli za dużo tu rzeczy nie było, głównie Maxi Box i te maseczki. Oczywiście jeszcze raz zachęcam na mojego Insta, tam robię recenzje różnych produktów z Avonu, które testuję. Ostatnio testowałam skarpetki te takie złuszczające. Powiem tylko tak w skrócie, naprawdę rewelacyjne są te skarpetki. Nie spodziewałam się aż tak fajnego efektu. Jeszcze nie wstawiałam na Insta, więc tam pewnie... jakoś wkrótce będę wstawiać, więc zachęcam. Na dzisiaj to tyle i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!